Was na debacie oksfordzkiej. Jest mi niezmiernie miło. Mam zaszczyt w imieniu władz dziekańskich otworzyć debatę oksfordzką realizowaną przez Team Europe for the Art of Debate dla Centrum Dokumentacji Europejskiej we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS. Debaty oksfordzkie w województwie lubelskim z Brukselą w tle. Jest mi niezmiernie miło, proszę Państwa, ze względu też na fakt, że kilka lat temu rozpoczęliśmy na Wydziale Politologii realizację cyklu debat oksfordzkich, tyle tylko, że skierowanej do uczniów szkół średnich. Okazuje się, że ten format dyskutowania jest coraz bardziej popularny, a zwieńczeniem jest właśnie udział Państwa, udział studentów Wydziału Politologii w akademickich mistrzostwach Polski, debat oksfordzkich, a dzisiaj w tym projekcie realizowanym przez panią dr Katarzynę Sokurską-Szcześniak. Można potwierdzić, że to było bardzo, bardzo ważne podjęcie takich działań. Moi drodzy, debata oksfordzka, czy idea debaty oksfordzkiej sprowadza się do tego, żebyśmy poszerzali swoją wiedzę, przygotowując się z danego zagadnienia, a później w określonych ramach czasowych, określonych ramach regulaminowych w sposób kulturalny ze sobą debatowali. I taka formuła sprawdza się. Uważam, że to jest bardzo dobra okazja do poszerzenia wiedzy, do podzielenia się swoją wiedzą. Rywalizacja, która ma miejsce, jest także istotna, ale myślę, że nie najważniejsza w tym wszystkim. Jakkolwiek zostaną wyłonieni dzisiaj także zwycięzcy, ale myślę, proszę Państwa, że sam udział jest wart podkreślenia i dziękuję Wam za zgłoszenie. Gratuluję już samego udziału. Życzę Wam wszystkim, żeby to było bardzo udane, żeby te wszystkie pojedynki były na jak najwyższym poziomie, żebyście Państwo mieli dużą satysfakcję z udziału w dzisiejszym spotkaniu. Życzę wszystkiego najlepszego i otwieram jednocześnie debatę. Serdecznie dziękuję za przybycie, za te słowa, które są mocno wspierające dla nas jako i organizatorów, bo muszę powiedzieć, że ja jestem koordynatorem, ale też w ramach projektu jeszcze uczestniczą dwie osoby, doktor tutaj Grzegorz Gil, który pełnić będzie funkcję marszałka, więc za chwileczkę przekażę tą rolę prowadzącego, ponieważ większość z Państwa wie, na czym polega ta rola marszałka. Jest to główny gospodarz dzisiejszego wydarzenia. Natomiast druga osoba dzisiaj niestety zachorowała, nie jest obecna, ale mocno aktywnie także mnie wspiera. Jest to dr Damian Szacara. Także jeszcze to nie tylko ja, nie tylko studenci, ale jeszcze udział naszych pracowników naszego wydziału. Szanowni Państwo, ja oddaję głos. Chciałabym jeszcze serdecznie podziękować i przede wszystkim przedstawić Państwu silne jury, merytorycznie i będzie dzisiaj, mam nadzieję, że mocno wymagające, pani profesor Marzenda Katarzyna Młynarska, Marzenda Młynarska. Która również ma doświadczenie w przygotowywaniu i w zachęcaniu, ale przede wszystkim na poziomie szkół, młodzież do, i na naszym wydziale, przede wszystkim do uczestnictwa w tych debatach.
Także pani Witkowska. Przekazuję, dziękuję państwu, publiczności, że przyszliście. Pani doktor, dziękuję i studentom, że zaciekawiła was formuła, jaką są debaty oksfordzkie. Ten projekt, dwa dosłownie zdania, ten projekt Team Europe VR of Debate, on wpisuje się w ramach projektu debat, europejskich debat oksfordzkich, a to oznacza, że zasadniczym celem dzisiejszego spotkania, dzisiejszych debat jest obszar i problematyka szeroko rozumiana integracji europejskiej, ale drugim takim celem dzisiejszego spotkania poprzez debatowanie jest rozpowszechnienie tej formuły, tego szczególnego rodzaju, jaką jest debata oksfordzka i jako świetnego narzędzia edukacyjnego, nie tylko dla nas, dla nauczycieli akademickich, ale również i świetny sposób poznania, poznawania tematyki z zakresu integracji europejskiej dla studentów. Także jest to bardzo dobre narzędzie, a celem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej jest promowanie wysokich standardów debaty publicznej. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo ciekawa współzawodnictwo, może nie rywalizacja czy walka, ale współzawodnictwo na poziomie merytorycznym i przede wszystkim państwo, publiczność będzie miała okazję i szansę zobaczyć, w jaki sposób pięknie nasi studenci, ale też nie tylko studenci Wydziału Politologii, bo są również studenci Wydziału Prawa, pięknie przemawiają. Także zapraszam serdecznie i przekazuję głos koledze doktorowi Grzegorzowi Gilowi. Dziękuję. Witam serdecznie, odbywa się turniej debat eliminacyjnych w ramach projektu Team Europe VR Debate trzeciej edycji i właśnie znamy grupy, drużyny, które wylosowały spośród czterech tezę pierwszą stroną propozycji będzie bronił Wydział Politologii, natomiast stroną opozycji będą reprezentowali przedstawiciele Wydziału Prawa. Teraz jest czas, jeszcze 10 minut na przygotowywanie stanowisk przez drużyny i na kolejne głosowanie odbędzie się już za 45 minut, w którym uczestniczyć będą kolejne dwie drużyny. Zapraszamy serdecznie i myślę, że dostarczą nam te debaty i drużyny, które się zgłosiły, a jest ich cztery, reprezentują, trzy drużyny reprezentują Wydział Politologii. Jest to drużyna, która nazywała się Wydział Politologii, druga drużyna, która reprezentuje koło debat oksfordzkich, również na Wydziale Politologii, a trzecia drużyna nazwali się, mam nadzieję, że szczęśliwie, Lubelaki. Z kolei czwarta, jako czwarta zgłoszona, ale myślę, że nie ostatnia, to koło, które reprezentuje prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W dniu dzisiejszym witam wszystkich studentów, zainteresowanych, widzów, a miłośników strony Zakresu Międzynarodowego Konferencji na YouTubie. Mam przyjemność zaprosić na trzecią już edycję turnieju Team Europe and the Art of Debate, który dotyczy ważnej tematyki europejskiej. Czym są debaty oksfordzkie? To nowa, stara metoda dydaktyki, która nie tylko uczy, jak zdobyć wiedzę, jak ją zaprezentować, ale przede wszystkim kształtuje przyszłe elity społeczeństwa. Dlatego robimy to z takim zaangażowaniem już od kilku lat. Tutaj na Wydziale Politologii UNCS, generalnie rzecz biorąc, próbujemy zaszczepić miłością tego rodzaju nowych form dydaktyki, nie tylko akademików, ale także szkoły średnie. Mamy trzy tezy do debatowania. Pierwsza teza dotyczy tego, czy Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii. Druga dotyczy tego,
czy Unia Europejska pełni kluczową rolę w wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w państwach rozwijających się. I trzecia teza dotyczy powiązania budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku z procedurą ochrony praworządności, a zatem łatwo zauważyć, że to bardzo aktualne problemy, żywo dyskutowane przez media. Dyskusja na poziomie akademickim, na poziomie debaty oksfordzkiej jest oczywiście wolna od uprzedzeń, wolna od stereotypów i wolna od taniej propagandy, a zatem studenci będą oceniani pod względem wyłuskania maksymalnie merytorycznych argumentów i przede wszystkim ich skutecznego zaprezentowania. To będzie oceniane przez dwójkę jurorów. Po każdej z debat odbędzie się także taka sesja informacji zwrotnej. To też jest bardzo ważne dla studentów, gdzie można wskazać im, co było dobre, co można poprawić. Jasne, zapraszam pierwszą mówczynię drużyny propozycji. Proszę panią o zabranie głosu. Czas start. Szanowny panie marszałku, wspaniałe łoże ekspertów, szanowni oponenci oraz droga publiczności. Zaczniemy najpierw od definicji dzisiejszej tezy, czyli Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii. Czy potrzebuje? Według naszej strony tak. Podejmowany dzisiaj przez nas temat nie jest łatwy. Dlatego nie możemy go traktować zbyt powszechnie. Dotyczy on przyszłości polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Przyszłości, którą w jakiś sposób zmierza w stronę wspólnej armii. W ubiegłym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały porozumienie dotyczące utworzenia stałej współpracy strukturalnej, czyli PESCO, w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, co było przewidziane traktatem z Lizbony. Według słownika polskiego armie są to siły zbrojne państwa, największa operacyjna jednostka wojskowa. Pierwszym z propozycją Zjednoczonej Europejskiej Armii wystąpił Winston Churchill w 1950 roku, po tym jak powstała Rada Europy. Oczywiście zupełnie inne były wtedy uwarunkowania. Koniec II wojny światowej, zaczęła się zimna wojna. Chęć niedopuszczenia do kolejnego konfliktu legła u podstaw budowy wspólnoty europejskiej. Ta propozycja nie została wdrożona, nie miała jakiegokolwiek oddziaływania na państwa, była to po prostu propozycja. Kolejna propozycja dotyczyła powstania Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Propozycja złożona przez Rena Klevena, który był premierem Francji. 1950 rok zaproponował on tworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Miała ona tworzyć Europejską Armię. Według planu miało być to 5 tysięcy żołnierzy. Ale też ten traktat upadł. W 1954 roku Francja odrzuciła go. I później tak naprawdę nie było podjętych kwestii dotyczących obrony. Bo Europa skupiła się bardzo na gospodarce i polityce. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony po raz pierwszy została wprowadzona do traktatów Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Artykuł 42 mówi o tym i wprowadza wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Ustęp 2 mówi o stworzeniu wspólnej obrony. Ustęp 6 mówi, że państwa członkowskie, które spełniają wyższe kryteria zdolności wojskowej ustanawiają stałą współpracę strukturalną w ramach Unii. Też zostało spełnione w grudniu ubiegłego roku. Zaczęło funkcjonować PESCO. Wspólna? Co to znaczy wspólna? Nie oznacza wcale wspólnotowa. To nie jest taka polityka, jaką jest rolnictwo lub rybołówstwo. Wspólna to znaczy, że ona jest ustalana wspólnie i jest przeprowadzona i koordynowana przez państwa członkowskie, a nie przez instytucje Unii Europejskiej. Więc, a co należy rozumieć pod określeniem potrzebuje? Według słownika języka polskiego potrzebuje znaczy odczuwać potrzebę, wymagać czegoś, nie móc się obejść bez czegoś.
oznacza brak stan niezagrożenia. Drodzy Państwo, powinniśmy rozumieć, że bezpieczeństwo teraz już nie to samo, które mieliśmy do czynienia w 20 wieku. Tak, proszę. Chciałam Pani przepraszam, teraz chciałam Pani zadania wcześniej już wspólnej armii. Jak można mówić potem o skuteczności działania wspólnej armii, patrząc na brak tymczasowej skuteczności w dobie braku obecnej tożsamości europejskiej? Powiemy tak, że wtedy był bardzo trudny czas dla Unii Europejskiej i większość państw nie były po prostu przygotowane do tego. Dziękuję za pytanie. Bezpieczeństwo teraz już nie to samo, które mieliśmy do czynienia w XX wieku. Bezpieczeństwo przechodzi od bezpieczeństwa narodowego w kierunku bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo się zmieni. W związku z tym nie tylko państwa narodowe mogą tworzyć armię, ale także podmioty inne, na przykład Unia Europejska. Bronimy swoje stanowisko. Dziękuję Pani. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowny Marszałku, czcigodny jury, drodzy oponenci, drogie publiczności. Bardzo cieszymy się z tego powodu, że możemy wymienić nasze poglądy na temat wspólnej armii Unii Europejskiej, której wtedy jest podane, że potrzebuje, z naszymi właśnie oponentami. Ale wracając do głównej wypowiedzi. Jedność Europy była marzeniem nielicznych i nadzieją dla wielu. Dziś jest dla wszystkich koniecznością. Tak mówił w XX wieku Konrad Adenauer. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Wartość Europy to Europa wartości. Tak z kolei mówił Robert Schuman. Obaj panowie wspomnieli, że Monet, francuskim politykiem i ekonomistą, w maju 1950 roku doprowadzili do porozumienia między Francją a Niemcami, które dało początek dzisiejszej Unii Europejskiej, będąc jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie. Ale gdy zacząć rozważania na temat dzisiejszej tezy, chciałabym najpierw scharakteryzować definicję słów klucz zawartych w stwierdzeniu. Następnie odniosę się do aspektów prawnych, których przedstawię konkretne przepisy regulujące tę tematykę. A na koniec powiem o naszej decyzji drużyny w kwestii odrzucenia tezy. Unia Europejska jest, tak jak już wspomniałam, organizacją międzynarodową. Zakłada polityczną i gospodarczą współpracę państw Europy. Została założona w 1993 roku po podpisaniu traktatu w Maastricht. W wyniku przekształcenia się Unii Europejskiej, przekształcenia się Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którą uważa się za pierwowzór Unii Europejskiej. Jakie jest główne zadanie Unii? Otóż jest to organizacja współpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą zapewnienie bezpieczeństwa, postęp gospodarczy i społeczny oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia składa się z trzech filarów. Filar pierwszy o charakterze gospodarczym stanowią trzy wspólnoty europejskie. Jest to Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Filar drugi to Wspólnota Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. A filar trzeci – zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W ramach poruszonej materii będziemy się skupić na filarze drugim, a więc na wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Udało nam się już pokrótce scharakteryzować Unię Europejską, dlatego teraz chcę przedstawić znaczenie pojęcia armii. Otóż wykrótownika terminu z zakresu bezpieczeństwa narodowego oznacza związek operacyjny zdolny do prowadzenia samodzielnej operacji, złożony z kilku korpusów lub bezpośrednio dywizji, a potocznie można oznaczać również siły zbrojne, czyli po prostu wojska. Traktatu Unii Europejskiej stanowi. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, migracji, jak również zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Tytuł 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest poświęcony przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Poza przepisami ogólnymi tytuł ten zawiera szczegółowe rozdziały poświęcone. Wtedy teraz wymienię.
polityka dotyczącej kontroli granicznej, azylu i migracji, współpraca sądowa w sprawach cywilnej, współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policyjna. Należy również wspomnieć o innych artykułach, które są nieodłącznie związane z utworzeniem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Chodzi mianowicie o artykuł 6 Traktatu Unii Europejskiej, który dotyczy karty praw podstawowych Unii Europejskiej, przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Natomiast artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych oraz artykuł 18-25 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą niedyskryminacji i obywatelstwa Unii. Cele przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości są określone w artykule 67 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia stanowi przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych państw członkowskich. Unia zapewnia także brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, migracji i kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija wspólną politykę na dziedzinie azylu i sprawiedliwości w obywateli państw europejskich. Dobrze. Na koniec chciałabym powiedzieć, że Unia Europejska nie potrzebuje armii. Bo pamiętajmy, że w Ewangelii Świętego Jana było napisane, że prawda was wyzwoli. Dziękuję. Zabieram pani głos. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, strona opozycji. Dzień dobry, szanowne państwo publiczność. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Tak mówił Wegesti już jeszcze ze czasów bardzo dawnych, z dawnej Grecji. Powinniśmy rozumieć, że ewolucja polityki bezpieczeństwa i środowiska w ogóle idzie w tą stronę, żeby społeczeństwo było jak najbardziej zintegrowane. Kto mógł powiedzieć jeszcze 100 lat temu, że powstanie takie wydarzenie jak II wojna światowa, a potem to spowoduje takie właśnie jak NATO? Co to, bo wtedy były ogólnie inne jakby realności, tak? A teraz już mamy Unię Europejską, właśnie Unia Europejska teraz może wystąpić jako nowym takim partnerem, nowym takim w ogóle złożeniem środowiska bezpieczeństwa. Już zaczęła ta właśnie ewolucja nawet w samej Unii Europejskiej. Na przykład wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Bardzo jest ważliwa, to już jakby pierwszym krokiem idzie w stronę, żeby stworzyć właśnie armię wspólną, tak? Mamy wspólny fundusz obrony, mamy już takie błąki, które naprawdę mówią, że trzeba gotować się. Dlaczego trzeba gotować się? Proszę państwa, pamiętamy, że terroryzm taki został problemem. A jeszcze nasz sąsiad, jako jest Rosja, jest bardzo w tym sensie mocna. Armia właśnie Federacji Rosyjskiej jest bardzo silna. A na przykład, jaka jest opinia publiczności Rosji? Czy wiemy, że Unia Europejska jako jest drugi wrog opinii publicznej Federacji Rosyjskiej według Lewada Centrum od 2017 roku? Czyli możemy rozumieć, że oni gotują się z nami walczyć. Stany Zjednoczone jest tylko trzeci w tej liście niepoparcia dla niego, tak? A właśnie co mówi NATO o wspólnej armii Europy? Ale nic nie ma żadnego przeciwu. Na przykład szef NATO, Hans Stoltenberg, mówi, że on nie wystąpi za to, żeby była stworzona wspólna armia, jako wielki nowy partner. Co właśnie? Dla armii, dla właśnie NATO, to będzie jeden wielki partner, który będzie tak naprawdę silny i mocny i może pokazywać swoją moc. A teraz tylko państwa takie jak na przykład Francja, Niemcy, oni tylko mogą pokazywać swoją siłę. I wszystkie inne państwa mogą, ale nie. Pamiętamy. Jeszcze pamiętamy to, że na przykład Ameryka mówi, że już nie będziemy szczytem dla Europy. Powinniśmy to zrobić sami. Trump na przykład jest figurą taką nieprzewidywalną. Rozumiemy, że na przykład on może w ogóle wycofać się z NATO. I co wtedy będzie przyszłością NATO? NATO wtedy w ogóle będzie już słabe, bo będzie tylko zostanie państwo europejskie i Turcja, tak? I to będzie właśnie lipa dla naszego Stowarzyszenia Europejskiego. Jeszcze na przykład takie teraz powiedzenie, które mówił taki wielki człowiek jako
potrzebne dla wojny. To jest pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. A pamiętamy, że tak naprawdę dużo państw Unii Europejskiej nie dofinansuje swoje obrony. I tylko może tym pochwalić się, że 2% PKB wydziela na to tylko Francja i Wielka Brytania. Niestety to za mało, nie mogą Wielka Brytania ogólnie wycofują się z naszego Unii Europejskiej. Pamiętamy o tym, już straciliśmy jednego z takich strategicznych partnerów w tym sensie. Właśnie, gdyby będzie stworzony jeden wspólny fundusz, jedna wspólna armia, wtedy będzie silnym, takim naprawdę napięciowym powerem, tak? Który może naprawdę dać taką prawdziwą odpowiedź. Wielki jeden wspólny fundusz, który będzie normalnie dofinansowany, to będzie na przykład dla Europy będzie to 1,33%. Na granicy pytanie jest akceptowalne. Szanowny panie marszałku, chciałbym zadać pytanie. Czy państwo poprzez to, że powiedzieli, że gotuj się do wojny, państwo optują za tym, że trzeba przygotowywać się do wojny, podczas gdy jest zawarte są różne postanowienia międzynarodowe na temat zakazu działań wojennych? Właśnie, nie będziemy robić jakieś działania wojenne, my się po prostu robimy obronę, chcemy się szkolić, my się chcemy tak naprawdę, żebyś po prostu dać odpór. My nie będziemy podstawiać drogę swoje twarzy, byśmy nie bili. My będziemy po prostu obraniać się. My nie będziemy bić nikogo. To jest głównym filarem. To jest właśnie obrona. Dziękuję. Czas się skończył. Scenariusz takiego uzależnienia Europy od Ameryki.
ponieważ w 2000 roku praktycznie wszystkie europejskie państwa NATO dopełniały obowiązku wydatkowania 2% PKB na armię. I na 2007 roku, czyli przed kryzysem, ta średnia europejska wynosiła już tylko 1,5%. Dziś, mimo obietnicy poprawy danej podczas szczytu NATO w Walii, niewiele się zmieniło. Co do kwestii finansowej, warto również zwrócić uwagę na to, iż nie każde państwo zobligowane jest do płacenia tej samej kwoty ze względu na różną gospodarkę finansową każdego z państw. Można mówić o kolejnym przejawie dyskryminacji wśród państw członkowskich obciążających bogatsze państwa. I tutaj można było powiedzieć, że jest pewien kontrargument do przedstawionego przeze mnie argumentu, że zachowuje się pewną logikę, ponieważ zachowuje się równowagę. Ale wobec tego, przecież każde państwo decyduje o tym, jak powinno wyglądać, jak powinno być zorganizowane. Dzięki umiejętnemu zorganizowaniu, zarządzaniu i organizacji potrafi samo stworzyć silne, niezależne państwo, wobec czego płacenie większej składki jest niesprawiedliwe. Warto także zaznaczyć i w zasadzie wspomnieć w artykule 42 punkt 2, który mówi o możliwości integracji militarnych za zgodą wszystkich członków. Powtarzam, wszystkich członków. Wobec czego, skoro teraz nie potrafimy dogadać się jako Europa w innych, mniej może istotnych kwestiach, czy będziemy w stanie dogadać się w kwestii wspólnej armii, tak bardzo potrzebnej według naszej opozycji? Dodatkowo możemy już mówić o pewnych próbach wystąpienia wcześniej podobnych armii, które jednak nie przynosiły skutku. I tutaj na przykład możemy przywołać Eurokorpus czy Europejskie Siły Szybkiego Reagowania, gdzie na przykład w konflikcie w 2008 roku, 2012 ONZ dwukrotnie poprosiła Unię Europejską o wsparcie błękitny temu, tym razem w Kongo, gdzie Unii zabrakło jego myślności. To tylko potwierdza naszą tezę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Panie Marszałku. Droga opozycja, skąd opozycji, publiczność i żywo. Chciałem zacząć od takiego wstępu, jaki nasi obrońcy wpuścili wielki błąd swojej argumentacji. Oni wywalali się na przykład strefy euro, że nie było jedności wobec euro, że były państwa w Unii Europejskiej, którzy mówili, że my nie u nas nie będzie euro. To nieprawda. Po prostu tak, u wszystkich teraz państwach Unii Europejskiej jest euro. No oni zgodnie z podpisanym traktatem muszą się dostosowywać do strefy euro. W tych państwach będzie euro. To jest wielki błąd moim zdaniem. Co jeszcze? Wy mówicie, że głównym jest zapewnienie, że głównym, tak powiedzieć, zadaniem Unii Europejskiej w bezpieczeństwie to jest to zapewnienie tego bezpieczeństwa. No czy można jego zapewnić teraz bez armii własnej? No to jest też wielkie pytanie. To jest pytanie, bo wszyscy odwołują się na NATO, że my mamy NATO, które nas obroni i tak dalej. No teraz państwo powiedzieliście, że państwa europejskie nie spełniają artykuł natowski, gdzie potrzebno płacić więcej, 2 albo więcej procenta PKB. A jest jeszcze 5 artykuł, główny artykuł NATO, który głosi o tym, że jeżeli kogoś, naszego sojusznika ktoś zaatakuje, to my musimy dać odpowiedź. Też wy mówicie o jednomyślności. No,
myślę, że wobec takiego pytania będzie ta jednomyślność. Ja mówię temu tak, że Grupa Wyszehradzka, która jest eurosceptyczna, za tą inicjatywę. Proszę bardzo. Szanowny Marszałku, pytania. Ja mam pytanie, czy jednomyślność była też podczas przyjmowania uchodźców, czy tej jednomyślności nie było? No, oczywiście, że tej jednomyślności wtedy nie było, jak wszyscy my wiemy, ale obrona i bezpieczeństwo to jest trochę inna kwestia, jeżeli w odwrotnie uchodźcy to jest zagrożenie, temu wobec zagrożeń nie było jednomyślności. A kiedy będzie bezpieczeństwo, to wtedy myślę, że państwa Unii Europejskiej będą się dogadywali na stworzenie nowych armii. Też było w kwestii finansowej. Odwrotnie, lepiej ile państw słabszych w Unii Europejskiej dają pieniądze na własną armię? Dają i nie mało. No ta armia jest słaba. Jeżeli na przykład ta sama Rosja zaatakuje to państwo, na to nic nie zrobi, co wtedy będzie? Nic nie będzie. Tego państwa może i nie będzie, na przykład Litwa, Łotwa. Temu nie lepiej ci wszystkie pieniądze nie dublować własną armię, a stworzyć jedną silną, spójną armię, która będzie może nawet taka jak armia rosyjska. Jeżeli wziąć się w kwestii finansowej, to tak wychodzi, że nawet silniejsza niż armia rosyjska. Ja o etapach, które powiedzieli, o których mówię Eurostat. Też chcę powiedzieć, że to nie będzie dublowanie NATO. To będzie oddzielna struktura, która odwrotnie będzie współpracowała z NATO. Dziękuję. Już jest pan gotowy. Tak. Szanowny panie marszałku, droga opozycja, czcigodne jury, publiczność. Pierwszy mówca strony opozycji mówił o tym, że jest potrzebna wspólna armia. Nie było możliwości kiedyś do współpracy, choćby Liga Narodów. Miałem wspólną armię, niestety ta armia zawiodła. Panie marszałku, pytanie. A czy pani uważa, że problem Ligi Narodów był w tym, że wtedy nie wszystkie państwa europejskie i inni były członkami? I to była organizacja supranarodowa, a nie regionalna. Unia Europejska według wielu politologów też jest nazywana organizacją supranarodową, ponieważ Unia Europejska zrzesza większość państw Unii Europejskiej, tak jak w tamtych czasach Liga Narodów. Wracając do kontrargumentacji. Była stworzona Liga Narodów, która praktycznie nie działała, tak jak ma to miejsce teraz. Unia Europejska dosyć dobrze nie działa, analizując działania Ligi Narodów. Drugą kwestią było powiedzenie użycia pięknych słów: jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Otóż przede wszystkim są zawarte postanowienia międzynarodowe, które zabraniają użycia jakiejkolwiek agresji w stosunku do innego państwa. Kolejna sprawa to przede wszystkim jeszcze, o których strona przeciwna nie pomyślała, finansowanie takiej armii. Gdzie możemy znaleźć te finanse i gdzie możemy znaleźć budżet na taką armię? Unia Europejska nie posiada aż takich finansów, aby taką armię można było stworzyć, która byłaby w stanie obronić nasz kraj. Proszę bardzo. Panie marszałku, taka informacja. Karta ONZ mówi, że właśnie obrona nie zabrania się kartą ONZ. Tak, karta ONZ jest zabronione właśnie walka, ale nie zabroniona obronność. A my mówiliśmy o obronie. Dziękuję. Kolejną kwestią jest, tak jak powiedziałem, finansowanie. A tutaj, jeśli chodzi o obronność, trzeba się przyszykować na walkę z cyberzagrożeniami, z cybernetycznymi zagrożeniami i kwestie wojny hybrydowej. To, co się dzieje na Ukrainie, Unia posiada bardzo duże kompetencje i bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o dyplomatyczne rozwiązywanie sporów. Tego typu są z rzeczami jak sankcje czy czynoty dyplomatyczne. Chciałbym też jeszcze powiedzieć, ponieważ wspólna armia, do czego ta ma być wspólna armia? Po co tworzyć wspólną armię, wydawać kolejne pieniądze, jeśli Unia i konkretne państwa działają
oparciu o różne instytucje, tak jak Europol, która działała w dziedzinie współpracy policyjnej, Europejskie Koleje Policyjne, Eurojust w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zajmująca się prawami podstawowymi i zwalczaniem dyskryminacji, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. To są przede wszystkim problemy, którymi Unia powinna się zająć, a nie tworzeniem armii do odstraszania kogoś, kogo nie ma. Tutaj też trzeci mówca strony przeciwnej powiedział o NATO. NATO jest to sojusz północnoatlantycki, w którym wchodzą w skład państwa Unii Europejskiej. To jest zupełnie odrębna kwestia od Unii Europejskiej. Unia Europejska przede wszystkim była nastawiona na innowacje i rozwój gospodarczy, a nie na rozwój wojenny, ponieważ sojusz północnoatlantycki był stworzony w przeciwieństwie do Układu Warszawskiego. Tutaj też troszeczkę Państwo się pomylili, ponieważ po co tworzyć armię i dać możliwość wykorzystywania Donaldowi Trumpowi nas jako chłopca do bicia. No tutaj tego praktycznie nie widzę, żeby taka możliwość była. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, wspaniała rola ekspertów, szanowni oponenci, droga publiczności. Na początku chciałabym wszystkim podziękować za wysłuchanie naszego stanowiska. Naszym celem było uzasadnienie i obrona tezy brzmiącej: Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii. Odnosząc się do otaczającej nas rzeczywistości drugiej dekady XXI wieku, utworzenie wspólnej armii Unii Europejskiej stanie się faktem już niebawem. Rzeczywistość, którą mam na myśli, jest to rzeczywistość, gdzie Unia Europejska musi zadbać o bezpieczeństwo w obliczu silnego sąsiada, Federacji Rosyjskiej, oraz zagrożenia atakami terrorystycznymi. Jest to zatem warunek konieczny do budowania silnej wspólnoty, zwłaszcza biorąc pod uwagę położenie geostrategiczne Unii Europejskiej. Na naszych oczach dokonuje się ewolucja bezpieczeństwa Unii Europejskiej ze stricte narodowego wymiaru do wymiaru międzynarodowego. Zatem patrzymy na bezpieczeństwo nie tylko jako obywatele Polski, Litwy czy Francji, ale jako obywatele Unii Europejskiej. Wspólna armia jest ewolucją wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Chciałabym tutaj się odnieść do tego, iż Unia Europejska jest silnym partnerem NATO, a nie konkurencją, jak uznała to opozycja. NATO jak najbardziej zaakceptowałoby wspólną armię, a wręcz wspólna armia Unii Europejskiej byłaby uzupełnieniem NATO. W Unii Europejskiej istnieje wiele państw, które mają niedofinansowaną obronę, a więc budowa wspólnej armii byłaby tak zwaną wartością dodaną. Poza tym historia pokazała, że NATO nie zawsze działało efektywnie. Ponadto Liga Narodów, o której wspomniał oponent, porównanie Unii Europejskiej i Ligi Narodów uważamy za niezasadne, ponieważ Liga Narodów w założeniu miała być organizacją uniwersalną, natomiast Unia Europejska regionalną. Budowa wspólnej armii Unii Europejskiej jest to koncepcja, do której dojrzewaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Jest to uzupełnienie naszej wspólnoty politycznej i ekonomicznej. Jak już powiedział mój przedmówca z
Dispatchem Parabellum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ad vocem. Przepraszam, do czwartego mówcy nie można, że ad vocem, panie marszałku. Zgadza się. Tutaj zostałem pilnując czasu, będąc najmniej w istocie rzeczy. Przy czwartym mówcy, zgodnie z regulaminem, nie ma już możliwości zadania wykorzystania karty ad vocem, także proszę wybaczyć moją chwilową dezorientację. Zgadza się, to zatem dotruję. Doszło już nie wolno. Szanowny panie marszałku, czcigodny przywit. Droga propozycja, szanowna publiczność. W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność odbyć bardzo interesującą, niekiedy nawet dość emocjonującą debatę. Bardzo dziękujemy drużynie przeciwnej za możliwość wymiany dosyć ciekawych poglądów na tematy bardzo ważne z punktu widzenia każdego obywatela Unii Europejskiej, dlatego każdego z nas. Każdy obywatel jest przecież członkiem Unii Europejskiej. Odnosząc się do postawionej tezy, chciałbym zauważyć, że moja grupa wyszła z założenia podziału na różne sfery, w których powstają lub mogą powstać różne skutki dla przyszłości Unii Europejskiej. Poczynając od pierwszej mówczyni, staraliśmy się zdefiniować pojęcia zawarte w tym, tak aby móc jak najbardziej szczegółowo określić jej ramy. Zatem podzieliliśmy to na podstawy prawne, skupiliśmy się na kwestiach gospodarczych, społecznych oraz politycznych. Szczególny nacisk położony został na kwestie bezpieczeństwa i porządek publiczny. Jak Państwo mogli zauważyć, to było głównym punktem odniesienia naszego wystąpienia. Warto przytoczyć tutaj niektóre argumenty, takie jak przede wszystkim to, że w Unii Europejskiej w obecnej chwili nie ma jakiejś konsekwentnej jednomyślności w wielu dziedzinach, dlatego to może powodować różne kwestie, które popierają naszą tezę. Kolejnym faktem jest waluta euro, o której tutaj moi przedmówcy wspominali. Również to, że nie jest zawsze korzystne. A także chciałbym wspomnieć o ewentualnym strachu obywateli Unii Europejskiej, którzy mogliby mieć